Wojskowy, witam Państwa, Wysoka Rado, otwieram 20. sesję Rady Miasta Dymów i Gazety. Serdecznie witam Pana Przewodniczącego, witam Pana Burmistrza, Pana Starka, witam bardzo Państwa Radnych, witam Państwa Przewodniczących Zarządu Osiedli. Na podstawie listy obecności na 15 radnych, obecnych jest 15, twierdzą, że urady są prawomocne, porządek posiedzenia dzisiejszej sesji głosowania przesłany, tylko są uwagi, zapytania do porządku obrad. Nie widzę, a więc pracujemy według przedstawionego porządku obrad. Przystępujemy do punktu sprawozdania burmistrza miasta z realizacji umów objętych na poprzedniej sesji. Do sprawozdań proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja proszę. W skrócie pokazać otrzymam dzisiaj informację. Sesja, która odbyła się 27 sierpnia 2020 roku, 4 uchwały zostały podjęte, są w realizacji. Następnie po wniesieniu decyzyjnym w życie zostało wprowadzone 15 zarządzeń burmistrza miasta jako organu wykonawczego, innymi słowy 4 zarządzenia burmistrza miasta jako kierownika urzędu miejskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwolę sobie nie czytać, żeby nie przedłużać. Jeżeli będą pytania, to proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma zapytanie do Pana Burmistrza w sprawie sprawozdań? Nie widzę. Ja tylko jeszcze przeczytam informację, którą powinienem na początku przeczytać, ale ona jest powtarzana na każdej sesji. Informuję Państwa obecnych na sali Rady, iż obrady sesji Rady Miasta Dymów zgodnie z obowiązującymi przepisami są transmitowane, uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrad uczniów. A nagrania z obrad wojewódzkich istnieją w udostępnianych w wielu informacji publicznych na stronie internetowej miasta. Osoby wchodzące do sali Narodów, żeby mieć ich ordynowie, chcący uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miasta Dymów, automatycznie wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku oraz barwy głosu do tego strażników transmisji obrad posiedzeń Rady Miasta Dymów. Ponadto informuję, że osoby zabierające głos na sesji nie powinny posługiwać się danymi osobowymi osób trzecich, w przeciwnym razie sami ponoszą za to odpowiedzialność. Przystępujemy do punktu 4. Informacja o pracy stałej Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. I proszę Panu Przewodniczącej Komisji Gospodarczej, Społecznej, Religijnej o sprawozdania pracy Komisji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dymów na posiedzeniu 28 października 2020 roku zapoznała się z informacją burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Dymów za pierwsze półrocze 2020 roku oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok, zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Dymów w budżecie na rok 2020. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Dymów. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę oraz gospodarowania odpadami komunalnymi. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania urzędników bezodpływowych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zmiany uchwały nr 18 przez 111 przez 16 Rady Miasta Dymów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu policzania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy miejskiej Dymów. Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miejskiej Dymów. I ostatni punkt, zmiany uchwały nr 2 przez 7 przez 18 Rady Miasta Dymów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Dymów. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego o sprawozdanie. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Wielu na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 roku zapoznała się z informacją publiczną. Częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tym ich pobierania. Zmiany uchwały nr 2/7/18 Rady Miasta Wilno z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta Wilno. Ponadto komisja poruszyła również kwestię dotyczącą ograniczenia otwarcia lokali do godziny 22 przerynku i ulicach przyległych w Wilnie. Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego komisji. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 roku dokonała kontroli realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy miejskiej Dymów za 2019 rok. Komisja nie wniosła uwag co do sposobu realizacji budżetu gminnego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja takich wniosków wymienioną wcześniej pracowała, także nie ma sprawozdania. Czy ktoś ma zapytania, uwagi co do przewodniczących, co do prac komisji? Nie widzę, przystępujemy do punktu kolejnego. Informacja burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Dymów za pierwsze półrocze 2020 roku. Ja tylko dodam, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej wszystkie uchwały, wszystkie sprawozdania były omawiane bardzo szczegółowo. Odbyła się nad każdą uchwałą dyskusja. Następnie każda projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez obie komisje, dlatego też w dniu dzisiejszym przystąpimy tylko do głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał. Proszę panią skarbnik o sprawozdanie z wykonania budżetu. Szczegółowo wczoraj też był omawiany, więc. Postaram się poinformować państwa o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Dymów za pierwsze półrocze 2020 roku. Rada Miasta Dymów uchwała nr 14/391/19 jako jedną z dniu 6 grudnia 2019 roku ustaliła budżet w następujących wysokościach. Po stronie dochodów wysokości 34 317 604, z czego dochody bieżące wyniosły kwotę 28 155 203 zł, dochody majątkowe kwotę 6 162 401 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, plan wyjść 35 376 792 zł. Stawki wydatki bieżące wyniosły kwotę 26 897 703 zł. Natomiast wydatki majątkowe 8 479 086 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku nastąpiły zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2 100 588,13 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan budżetu miasta Dym zamknął się następującymi kwotami. Po stronie dochodów wysokości 36 418 192,13. Z tego dochody bieżące 29 674 445,13 zł. Dochody majątkowe 6 746 747 zł. Po stronie wydatków wysokości 37 477 380,13. Z tego wydatki bieżące wniosku kwotę 27 403 653,13. Wydatki majątkowe 10 073 727 zł. Na koniec pierwszego półroczu 2020 roku plan dochodów budżetu po zmianach wynikł. Na planowane 36 418 192,13
Wykonanie wniosku 19 642 584,66, co stanowi 53,94%. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, na zaklarowane dochody w kwocie 6 743 747, wykonanie wniosku 2 980 068,64, co stanowi 44,19% planu. Jeśli chodzi o dochody bieżące, na plan wysokości 29 674 445,13 zostały wykonane w wysokości 16 662 516,02, co stanowi 56,13%. Jeżeli chodzi o wydatki ogółem, na plan wysokości 37 477 418,13 wykonanie wniosku 18 361 019,42, co wyniosło 48,99% planu. W tym wydatki bieżące, na plan 27 403 653,13 wyniosły 13 392 370,29, co stanowi 48,87%. Wydatki majątkowe zaplanowane 10 073 727 złotych, wykonanie 4 968 649,13, co stanowi 49,32%. Wynik budżetu za pierwsze półrocze zamknął się na wyższą wysokości 1 281 569,24. Zostały spłacone kredyty w wysokości 639 579 złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Karol. Otwieram dyskusję. Kto z państwa w tym punkcie chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia do wyjątkowania w zakresie realizacji inwestycji obecnej. Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Przekroczyłem jeden punkt. Czy ktoś z państwa ma zapytania co do projektu uchwały? Nie widząc, przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie. Głosów za 15, wstrzymujących 0, przeciw 0, uprawnionych do głosowania 15. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystąpimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej zalecenia ustalone przez Radę Miasta Dymów w budżecie na 2020 rok. Czy ktoś z państwa ma zapytania co do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za głosowanie. Uprawnionych do głosowania 15, państwa radnych głosów za 15, wstrzymujących 0, przeciw 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystąpimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Świdnik. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan przewodniczący Adam Mandat. Ja mam pytanie do paragrafu 12, punkt 1. Paragraf 13, podpunkt 4. To co mi
przodu może ogólnie przyjąć odpłatę, jeżeli gruda jest nie stawiła na to, że nie jest postawą, ale nieruchomość na tyle, że nie jest. Myślę, że po przepoczeniu punkty do świata myślałem, jakie odpadą na podejście ustawy do przodu. I tak wrażenie, że wynika, że nie, tego nie przyjmiemy, bo to jest troszkę za daleko. Najpierw ustawą na podejście, że to nie jest odpłatę, to nam po rozpoczęciu punktu do świata myślałem, jakie odpady będą ustawić na proszę. Tak, to uprawnienie na pracownika wydaje mi się, że to jest dobre źródło. Dziękuję za pytania. Z tego co wczoraj było omawiane, drobne pytania były, więc to co na końcu pan się pytał, dlaczego? Zdarzają się przypadki, że osoby nie zamieszkały na terenie miasta, przywożą odpady, a deklaracje wystawiają na osobę, która zamieszkuje teren miasta. I stąd przybywa dość dużo śmieci, a one nie pochodzą z terenu miasta Dynowa. I dlatego jest takie ogłoszenie, aby w każdej chwili pracownik mógł sprawdzić, jakie one pozycje pochodzą. I dlatego jest oświadczenie. Na jakiej podstawie nie masz sprawdzić? No proste, no każdy, który przechodzi. Nie zrozumiałam posła posłowa. No jeżeli może być każdemu, to przyjedzie. Przyjadę, że to na przepisów, ale nie. To będę miał miasto 20, nie będę miał miasto. Takich przypadków nie było, nie będzie. Nie możemy w ten sposób. Ale tego nie dopuszcza. Nie, tam jest wyraźnie. Może, jeżeli udowodni, że to nie są tej pustelki. No tak, może. To może nie muszą udowodnić. A to? A poprzednie pytanie? Jeszcze raz. Poprzednie pytanie chodzi o odbiór własności czasu. Własny transportem na przykład. Z tego też to wczoraj pamiętam, z tego co pani tłumaczyła, aby dostarczyć, należy urządzenie, które jest jakby dopuszczone, ma adres do przewożenia nieczystości. A tutaj pan drugi szczegółowo odpowie na to pytanie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący, pytam. Tutaj będzie kolejna uchwała, Szanowni Państwo, która wczoraj też dyskutowali, była omawiana, która jakby stawia wymagania przed osobami, które na przykład będą odbierać i dostarczać odpady świetle, czyli szambo gdzieś tam oczyszczali. Czyli jaki musi mieć sprzęt, jakie musi mieć pomieszczenia, czy wybetonowane, czy nie wybetonowane, po prostu musi być to uregulowane. Nie może być tak, że ktoś sobie weźmie jakąkolwiek beczkę i będzie po prostu proszę. Tylko to. I są specjalne beczki, które spełniają normy. Znaczy to tylko pod tym względem. I Szanowni Państwo, jeżeli mogę, to chcę również, bo wprawdzie nie czytamy, ale chcę tu jasną rzecz powiedzieć. Teraz szereg uchwał, będzie się Państwo głosować, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. I tutaj w tej pierwszej szczególności jest taka zmiana, że wprowadzamy od stycznia nowy worek na popiół. Na popiół kolor szary, bo tego popiołu jest sporo. To się wiąże z tym, że spalarnia nie chce przyjmować, bo popiół nie ma żadnej wartości energetycznej, tylko ciężar. Więc to jest taka kwestia. I tutaj oczywiście w tej uchwale są jeszcze uregulowane sprawy na przodu, bo jest zbiórka, oczywiście wszyscy możemy oddawać i meble, i sprzęt AGD wielkie gabaryty. Opony oczywiście też, jeżeli chodzi o samochody osobowe, nie mówimy tutaj o ciągnikach, czy o jakimś o transporcie, tak jak ktoś ma firmę. I jest uregulowane, ile możemy oddać. Tutaj możemy wszystko oddać, jeżeli będzie przywożony tam przód, to tam będą ograniczenia. Przecież na ten temat rozmawiamy. Tylko żeby udowodnić pewne rzeczy, bo jest tak, że na przykład 2 maja jest zbiórka, a 5 już ktoś przywozi, bo nie zdążył gdzieś jeździć, i potem mamy zawalony ten przok. Jeżeli takie gabaryty przywieziemy, tam nie ma wiatru, żeby gdzieś złożyć, więc leżą te węble, deszcz pada, to namoknie, no bo ten 2 razy ma większy ciężar. Dlatego ogromne pieniądze są za to opłatę. Tu są uregulowane te sprawy. Proszę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania do projektu uchwały? Minister, czy chcę podjąć do głosowania? Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto przeciw?
za, 15, wstrzymujących 0, przeciw 0, wierzące uchwała została podjęta. Przystąpimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie ogólnym utrzymania czystości i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do gospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tak jak pan burmistrz powiedział, to jest cykl tych uchwał porządkujących zakresu gospodarki odpadami. Dlatego też otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto ma państwa jakieś pytanie, zapytania co do projektu uchwały? Nie widzę sobie pod dyskusji, przystąpimy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Uprawnione do głosowania 15. Głosów za 15, wstrzymujących 0, przeciw 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę pan prezes, ma pytania. Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, wysoka szanowni państwo, ja z tego kwestii informacyjnej, że na dzień dzisiejszy, oczywiście to są górne stawki, to jest chyba jasne, ale na dzień dzisiejszy Zakład Gospodarki Komunalnej ma na swoje wyposażenie beczkę o pojemności 4,67. Jeżeli chodzi, bo też trzeba komisji, było takie pytanie, jeżeli chodzi o ceny, to jeżeli ktoś wywozi do 2,5 metra sześciennego, to płaci 75 zł z terenu miasta, mówimy o terenie miasta, 75 zł plus 8% VAT-u. Jeżeli ktoś, no bo już jest zaleczka wykorzystana, to 3 metrów to 6 centów to 90 zł plus 8% VAT-u, to 4, czyli 4 metry to 110 zł plus 8% VAT-u. Jeżeli ktoś jest poza terenu miasta, to za godzinę płaci 70 zł pracy tutaj dojazdu. No i pół godziny będzie ten pojazd tam, to będzie wiadomo 50 zł. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za, proszę o naciśnięcie przycisku, kto się wstrzymał, kto przeciw. Dziękuję za głosowanie. Uprawnione do głosowania 15 państwa radnych, głosów za 15, wstrzymujących 0, przeciw 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18, łamane przez 11 przez 16 Rady Miasta Dynów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy miejskiej Dynów. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę żadnego dyskusji, przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujących 0, 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
Przystępujemy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełnić przedsiębiorcy wynikających się od wystawy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie oczyszczania zbiorników wyrobowych, transportem i czystości ciekłych na terenie gminy miejskiej Dynów. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zamiennych głosów. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękujemy za głosowanie. Prowadzimy do głosowania 15. Państwa radnych głosów za 15, 7 0, przeciw 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 łamane przez 143 przez 16 Rady Miasta dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze połączone specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z uszkodzeniami fizycznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Otwieram dyskusję. Proszę pan burmistrz. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, też kwestii wyjaśnienia. Oczywiście nie będę czytał projektu uchwały, ale tu chodzi o koszty, bo płaca minimalna rośnie. Inflacja, więc koszt odpłatności za jedną godzinę usług ustala się na kwotę 29,30 zł, obecnie jest 25,88 zł. I drugi punkt, który dotyczy ustęp 4 konkretnie, ustala się koszt świadczenia pomocy sąsiedzkiej w kwocie 366 zł brutto za jeden miesiąc, przeliczenie na godziny nie więcej niż 20 godzin miesięcznie, obecnie jest 340 zł. Dziękuję, proszę o odpowiedź. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystąpimy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Uprawnionych do głosowania 15 Państwa radnych głosów za 15, wstrzymujących 0, przeciw 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 łamane przez 7 przez 18 Rady Miasta Dynów dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów. Otwieram dyskusję. Proszę pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, też kwestie wyjaśnienia w paragrafie 32. Kończy ten okresy, który obowiązuje na ustępie 5. W przypadku uzasadnionych komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne. W tym projekcie dodajemy ustęp 6. Wspólne posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący rady lub jego zastępca i wyznacza prowadzącego rady spośród przewodniczącej komisji. Dziękuję, proszę o odpowiedź. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać jeszcze głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Wstrzymał się lub przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie. Uprawnione do głosowania 15 Państwa radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Głosów za 15. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy miejskiej Dynów za rok szkolny 2019-2020. Proszę pana burmistrza o krótkie sprawozdanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, rzeczywiście krótko to zrobię. Powiem tylko tyle, że rok szkolny 2019-2020 do Szkoły Publicznej nr 1 im. Wójt Niepodległej Polski przeznaczało 460 uczniów. Do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałem przedszkolnym przy ulicy Wartwórka 64 uczniów i 8 dzieci wychowanków w oddziale przedszkolnym. Do przedszkola miejskiego 290 dzieci, w tym było 60 dzieci 3-letnich, 59 4-letnich,
75-letni i 66-letni. Szkoła Wyższa pierwszego stopnia 138 uczniów. Szanowni Państwo, myślę, że nie będę biegł na ten temat, powiem tylko tyle, to co wczoraj powtórzyłem, że mimo, że subwencja rośnie, ta subwencja na coraz mniej nam wystarcza, czyli my jako Rada Miasta coraz więcej dokładamy do oświaty. No niestety tak to wygląda. Oczywiście oświata jest to bardzo ważny dział w naszej działalności. Można powiedzieć, że niewiernie, nie od razu można powiedzieć, czy przynosi efekty. Wierzę, że tak. I warto nakładać na oświatę. I ogromne pieniądze, naprawdę ogromne pieniądze przeznaczamy na oświatę. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dziękuję Państwu, tu punkcie chcę zabrać głos. Nie widzę, dziękuję Państwu za dyskusję. Przystępujemy do punktu 16. Stanowisko w sprawie utworzenia jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stanowiska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no, słyszycie Państwo te głosy tego typu, że posterunek stały Państwowej Straży Pożarnej Rzeszowa, Tynowie ładnie zlikwidowane i tak dalej. Nawet dzisiaj do mnie takie głosy dochodzą, telefony na internecie gdzieś tam piszą czy mieszkańcy, czy ogólnie jest tam jakaś dyskusja. Więc Szanowni Państwo, chcę wyjaśnić pewną rzecz. Posterunek zostaje, nie ma tutaj mowy o likwidacji posterunku i jest oczywiście tylko zmiana obsady tego posterunku. Do soboty obsadę sprawuje Państwowa Straż Pożarna Rzeszowa, a od 1 listopada z Przemyśla. I tutaj jest tylko taka zmiana. Byłem na rozmowie u Pana Komendanta Wojewódzkiego. Rozmawialiśmy na ten temat, rozmawiałem również z Komendantem Miejskim Straży. Też w tej kwestii rozmawiałem z Panią Wojewodą. Szanowni Państwo, więc szczególnie Panowie na początku wymienieni mówią, że jeżeli dostaną etaty, jeżeli chodzi o Rzeszów, to z powrotem obsada wróci do Rzeszowa. Dlatego, że do Dynowa z Rzeszowa, przepraszam, do Dynowa oczywiście z Rzeszowa, chodziło o kierowca. Dlatego, że w tej chwili jest obsadzony posterunek budowany przy autostradzie, Rzeszów nie dostał etatów, no i ściąga ze wszystkich jednostek, po prostu zbiera, żeby obsadzić tam. No i tak to wygląda. I Szanowni Państwo, w związku z tym, to chciałem Państwu przedstawić takie stanowisko. Stanowisko, które będzie mówić o utworzeniu państwowej jednostki zawodowej w Tobie. Nie posterunku, tylko normalnej jednostki. Ja pozwolę sobie odczytać, bo żebyście Państwo wiedzieli, bo o tym tylko wspominałem, a tutaj nie mamy jeszcze. Pan nadbrygadier Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Szanowny Panie Komendancie, działając w imieniu Gminy Miejskiej Dynów oraz w porozumieniu z Gminą Dynów, mając poparcie Rady Miasta Dynów oraz Rady Gminy Dynów, oczywiście takim już jakby wyprzedzeniem, jestem pewny, że takie poparcie uzyskał od Państwa, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom tychże gmin, zwracam się z prośbą o utworzenie na terenie Dynoszczyzny, w nawiasie miasta Dynów, jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z zadań ustawowo przypisanej gminie jest ochrona przeciwpożarowa. Obecnie Gmina Miejska Dynów i Gmina Dynów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz innych zdarzeń są zabezpieczane przez działający od 1 grudnia 2002 roku posterunek stały PSP w Rzeszowie. Gminy współpracują także z jednostkami ochotniczych straży pożarnych ze swoich terenów. Jednak dyspozycyjność i mobilność strażaków ochotników jest ograniczona ze względu na wyjazdy do pracy poza obręb gmin i wyjazdy do pracy poza granicę. Miasto Dynów i Gmina Dynów zajmują łącznie 144 km kwadratowe, a teren ten zamieszkuje ponad 13 tysięcy osób. Z uwagi na znaczne odległości z głównych miast sąsiadujących Dynowem, Rzeszów, Przemyśl oraz Brzozów, to jest średnio około 40 km, w przypadku braku na miejscu jednostki ratowniczej gaśniczej PSP, dojazd poszczególnych jednostek będzie znacznie wydłużony, co skutkować będzie opóźnieniem prowadzenia akcji ratowniczej. Dynów to siedziba gminy miejskiej i wiejskiej, odrębne instytucje, do której często przyjeżdżają osoby mieszkające w sąsiednich wsiach. Wszystko to rodzi duży ruch komunikacyjny, który niestety wiąże się z ryzykiem wypadków drogowych. Na terenie miasta działa kilka stacji paliw oraz stacji sprzedaży gazu drewnianego. Ilość tego typu obiektów nie pozostaje bez wpływu na przewożone przez teren miasta, jak również gminy, materiały gospodarskie.
Istniejące zarówno na terenie miasta Dynów, jak też na terenie gminy Dynów zakłady branży drzewnej oraz prowadzony rodzaj usług stwarzają bezpośrednie zagrożenie poważnymi pożarami. W związku z tym konieczne jest utworzenie nowoczesnej jednostki ratowniczo-gaśniczej, która zapewniłaby poszkodowanym szybką i specjalistyczną pomoc. Przez gminę miejską Dynów i gminę Dynów przebiegają szanse strategicznie drogi wojewódzkie, to jest droga nr 835 w relacji Lublin, Przewroz, Dynów, Brawowica, Starzeńska oraz droga nr 884 w relacji Przemyśl, Dynów, Domaradz, które wymagają ciągłego zabezpieczenia z uwagi na wzrastający ruch drogowy. Nadmierny ruch drogowy prowadzi do bardzo licznej kolizji drogowych. Nowo powstała obwodnica Dynowa, jak również w przyszłości budowa miejscowości Domaradz, budowana w miejscowości Domaradz droga ekspresowa S19, mająca być częścią jednej z głównych arterii komunikacyjnych Europy w Jakarpatia, ze względu na międzynarodowy charakter potrzebować będzie wzmożonej ochrony ze strony zawodowych jednostek ratowniczych, ze względu na generowanie większego ruchu autosobowych i ciężarowych, co będzie miało wpływ na wzrost ryzyka kolizji wypadków drogowych. Przez obydwie gminy przepływa również największa rzeka Podkarpacia, a też częściowo górskim sam z licznymi dopływami. To w przypadku obydwu opadów deszczu o charakterze normalnym powoduje podtapianie okolicznych miejscowości. Powstanie na terenie Dynowszczyzny miasta Dynów jednostki Państwowej Straży Pożarnej znacząco wpływać będzie nie tylko na zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa pożarowego, ale przede wszystkim wzmocnione będą działania ratownicze mające miejsce podczas różnego rodzaju kolizji drogowych oraz działań w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, a także ratownictwa na wodzie. Główną zaletą tworzenia jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP na terenie terenu na tym terenie będzie zapewnienie w okresie występowania największego zagrożenia całkowitej i szybkiej pomocy ze strony Straży Pożarnej. Ze swojej strony deklarujemy chęć przekazania nieodpłatnie działki o powierzchni 50 arów z przeznaczeniem pod budowę nowej rewizji PSP, jak również wykonanie dokumentacji projektowej na budynek strażnicy. Reasumując powyższe, powstanie na terenie Dynowszczyzny, miasta Dynów, jednostki Państwowej Straży Pożarnej jest zatem w pełni uzasadnione. Dodatkowym atutem jest to, że Dynów i okoliczne miejscowości to tereny o potencjale rozwojowym. Dynów jest jednym z miast, w którym szybko przerasta również ilość obiektów handlowo-usługowych, a to powoduje większą ilość potencjalnych zdarzeń. Rozwijający się na terenie miasta i gminy obszar usług rodzi zagrożenie poważnymi wypadkami i pożarami. Podobnie sytuacja wygląda na terenie wiejskim, na terenach wiejskich, gdzie dochodziło i niestety będzie dochodzić do wypadków z udziałem maszyn rolniczych oraz pożarów gospodarstw i sąsiadujących zawodowych mieszkaniach. Biorąc pod uwagę te argumenty, należy stwierdzić, że lokalizacja na terenie Dynowszczyzny, miasta Dynów, jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej jest dla tego terenu niezbędna. Licząc na zrozumienie i przychylność oraz mając na uwadze przytoczone powyżej realne fakty potwierdzające zasadność powstania jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP na terenie Dynowszczyzny, miasta Dynów, prosimy pana komendanta o utworzenie przedmiotowej jednostki na naszym terenie. I szanowni państwo, kto otrzymuje oczywiście adresa do wiadomości pani Ewa Leniak, wojewoda podkarpacki, pan Władysław Orty, marszałek województwa podkarpackiego, pan Józef Jedłowski, starosta rzeszowski, pan Tomasz Baran, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. I tutaj panowie parlamentarzyści. Dziękuję. Szanowni państwo, też chcę powiedzieć, że to, co tutaj przedstawiłem, jeżeli chodzi o działkę, jeżeli chodzi o jakby zabezpieczenie finansowe, to jestem po rozmowie z panem wójtem, jedynym panem Wojciechem Piechem. Doszliśmy do konsensusu, do zgody, że no, warto było takie działania podjąć, że wspólnie byśmy te działania no, sfinansowali, żeby pokazać, że chcemy coś na naszym terenie zrobić. Myślę, że będę prosił tutaj Wysoką Radę o przegłosowanie, oczywiście po dyskusji, o przegłosowanie, jeżeli państwo się zgadzacie z takim stanowiskiem, to to zostanie podpisane i przez termin, przez pana wójta i zostanie wysłane, złożone do odpowiedniej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę pana radny Piotr Krupa. Popieramy stanowisko pana burmistrza. Jak najbardziej jestem za. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Chciałbym Państwu zabrać głos. Jeżeli to pozwolę, ja sobie udzielić głosu. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy, od 2002 roku wszyscy wiemy, jak posterunek Państwowej Straży Pożarnej wykluczył dynamit. Praktycznie już prawie przez 20 lat służy dzień w noc mieszkańcom. Gdybyśmy sumowali, ile interwencji było, ile uratowań życia pewnie i majątku, mienia różnego rodzaju, więc jest to bardzo potrzebna inwestycja, tym bardziej, gdyby została utworzona jednostka. I cieszę się bardzo, że doszło do porozumienia, do wspólnego przedstawienia stanowiska przez pana burmistrza i pana wójta. Ja tutaj tylko chciałbym jeszcze dodać, bo z tego co pan burmistrz nadmienił, do wiadomości to pismo dostaje również pan starosta. Z tego co wiem, pan starosta, taki mam pomysł na pierwszą myśl. Jest w posiadaniu bardzo ładnej, dużej działki przy naszym rondzie w Łapuszu, do tego semafora, więc przy obwodnicy miast. Więc wydaje mi się, że jest to miejsce najlepsze, jakie może być, bo w każdą stronę miasta i gminy, w stronę Łapusza, w stronę Domaradza, jak pan burmistrz wspomniał, w stronę Przeworska, obwodnicą w stronę Zasanie całe, praktycznie dojazd jest najlepszy, jaki tylko może być. I chciałbym, żeby również tutaj nie ma wprawdzie radnych powiatowych, ale żeby się zwrócić w imieniu naszym i tak dalej z prośbą do pana starosty, czy wyraziłby zgodę na przekazanie tej działki, czy części działki, jest to działka duża, pod budowę takiej właśnie jednostki. A w zamian, tak jak pan burmistrz wspomniał, miasto i gmina opracują projekt techniczny do postawienia takiego obiektu na terenie tych dwóch gmin. Wydaje mi się, że byłoby to rozsądne działanie i z korzyścią zarówno dla miasta, jak i gminy, bo powiedzmy sobie szczerze, no, samo miasto czy sama gmina jesteśmy zbyt mali, aby mówić o utworzeniu właśnie takiego przedsięwzięcia, jakim jest jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast te dwa tereny publiczne jeszcze wiemy, gmina Dubielsko, Jawornik, w tą stronę gmina Właszowa poprzez kartę, więc wydaje mi się, że to byłoby zasadne. Tak jest moje zdanie, więc nie wiem, czy inni Państwo na to zapatrują, ale tutaj warto by było włączyć w te działania pana starostę, radnych powiatowych i doprowadzić do przekazania części tej działki na ten szczytny cel. Oczywiście bezpłatnie. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze w tym punkcie? Jeżeli nie ma dyskusji, proponowałbym, aby poprzez takie podniesienie ręki podjąć poparcie nad stanowiskiem tym, które czytał pan burmistrz, bo nie będziemy głosować za posłem przeciwko, tylko poprzez tylko podniesienie ręki, jakie jest nasze stanowisko, dlatego pan burmistrz nam oparcie w naszym Radzie Miasta do przedstawienia tego stanowiska. A więc zwracam się z prośbą, jeżeli nikt nie chce Państwa zabrać głosu, to z Państwa jest za poparciu stanowiska okrzyżonego przez pana burmistrza, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo jednogłośnie, praktycznie tak jak się pan burmistrz spodziewał, jest stanowisko, poparcie. W imieniu swoim dziękuję. Czy ktoś w tym punkcie chce zabrać głos? Proszę pan burmistrz. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo Państwu. Chciałem Państwu chciałem świadomość, bo pan wyraził, że napisanie, jeżeli chodzi o działkę i pisaliśmy tutaj, tak jest panu wójtem ustalone te Dynowszczyzny, oczywiście na miasie czytałem miasto Dynów, gdzie też mamy takie działki, więc możemy, ale jeżeli jest taka propozycja, to oczywiście z panem wójtem wstępnie rozmawiałem i też mówił o tym, żeby dobrze było z panem starostą rozmawiać, ale chcielibyśmy, myślę, że w przyszłości, na razie to wyślemy, przekażemy, bo też chyba niebawem będzie dzisiaj sesja w gminie i też właśnie w ten sam sposób będą procedować, żeby pan wójt przedstawił to stanowisko i żeby po prostu żeby też radni się wypowiedzieli w tej kwestii, bo kwestia jest tego typu. Działka to jest jedno, wykonanie dokumentacji to jest drugie, nie wiem, czy to 100, czy 150 tysięcy, czy 200, taka dokumentacja, na dzień dzisiejszy trudno, ale jeżeli tutaj świadomie pewne rzeczy przedstawiamy, więc
trzeba będzie mieć świadomość, że będą w granicach tych 50, 70 czy 80 tysięcy każda gmina będzie musiała jakby wyasygnować na samą dokumentację. Ale bez tego, szanowni państwo, nic nie zrobimy. Po prostu musimy pokazać, że z tej strony, że nam zależy, że jesteśmy zainteresowani, tak jak przewodniczący mówił, ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa konsumuje jeszcze? Nie widzę, zamykam dyskusję. W tym punkcie przystępujemy do punktu kolejnego. Sprawy różne, może wnioski. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Prawie wczoraj odbyła się szeroka dyskusja nad bezpieczeństwem centrum miasta na temat otwarcia lokali rozrywkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa. Do tematu tego wrócimy, ale gdyby ktoś z państwa jeszcze rady miał inne jakieś wnioski, zapytania do pana burmistrza, proszę bardzo. Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam takie kwestie informacyjne, że już miałem w naszym terenie mobilny punkt pobrań wymazów. W Dynowie, przy ulicy Zamkowej, czyli dworzec PKS, obok dworca, ten mobilny punkt działa. I myślę, że jutro już będzie wszystko na stronie, ale już po prostu już działa. W poniedziałek będzie jeszcze montowany namiot domowy tego punktu, że w razie tej pogody, że samochód wjeżdża i tam będzie można pobierać. Chodzi o to, że ten punkt będzie otwarty od 8 do 12. Badania komercyjne nie wymagają rejestracji. To jest badania w przypadku, gdy pacjent nie posiada skierowania od lekarza. No i rodzaje testów, tutaj oczywiście wszystko będzie wymienione. Antygenowy szybki, bez test wymazowy, badanie komercyjne, ten główny wymazowy, Narodowy Fundusz Komercyjny, a komercyjnie kosztuje 500 zł. I przeciwciała, to tylko jakościowe, to badanie komercyjne. Myślę, że to będzie na stronie internetowej i też to jest ze względu na to, że mieszkańcy nie musieli się przemieszczać do Rzeszowa, bo jest łatwiej tutaj przyjechać tutaj, jak też wybadali do nas. No bo sytuacja jest trudna, wszyscy sobie zdajemy sprawę i tak to wygląda. Dziękuję. W wolnych wnioskach jesteśmy, kto z państwa w tym punkcie? Proszę pana radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, na temacie. Panie burmistrzu, chciałbym ponownić swój wniosek odnośnie oznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Głowackiej pomiędzy dwoma cmentarzami. Wychodzi tam ostatnio niestety coraz to więcej do wypadków, na szczęście póki co nieśmiertelnych. Jest to po prostu niebezpiecznie i mimo tego, że ma być obwodnica, uważam, że i zwracam się do pana też w imieniu mieszkańców z mojego okręgu wyborczego, żeby ponowić pismo do Zarządu Dróg. I druga sprawa, chciałbym pogratulować wszystkim mieszkańcom Dynowa, którzy wzięli udział w budżecie obywatelskim. Piękna liczba osób wzięła w nim udział i w imieniu pani dyrektor biblioteki, która nie jest na dzisiejszej sesji, zostało poważnego, żeby podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos na wybranym kroku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, kto z państwa. Proszę pan radny Kruba. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, chciałem się tylko dopytać, czy dobrze zrozumiałem, czy będzie dodanie komercyjne i można będzie na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak, czyli przez skierowanie do lekarza. Tak, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Proszę pan radny Andrzej Polewka. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja mam jeszcze takie dwa pytania, bo na jakim etapie jest budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Bartkówka i tam odnoszę ten przebiegu pod dnem rzeki Sam. Czy są jakieś tam problemy, czy to idzie wszystko zgodnie z planem i po prostu na kiedy będzie koniec jest przewidziany tej budowy? I drugie moje pytanie, na jakim jest znowu etapie wykonanie tego linowego parku zabaw dla dzieci na osiedlu Bartkówka? Czy są już jakieś tam decyzje podjęte? Czy jeszcze są pytania pana burmistrza? Jak nie ma, to proszę o udzielenie odpowiedzi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, budowa sieci kanalizacyjnej, tak jak widać, powiew pod dnem rzeki Sany jest wykonany. Nawet no, można powiedzieć, że nie było dużej trudności na wielu miejscach, no, ale to normalna sytuacja. Nie? W chwili obecnej trwają prace przy przepompowni, tej budowie przepompowni, która ma głębokość ponad 7 metrów.
już udało się, bo to był pokój wody i wszystko, i no, ten tydzień jest lepszy, a poprzedni był mokry, także odwodnienie, odpompowanie wód, także pracują, była tam wczoraj, pracują, montują przepompownie, w przyszłym tygodniu będzie, energetyka będzie zaczynać przyłącze robić energetyczne. Część jest już zrobione, bo tam to budynki będą, OSP będzie podłączony i ten budynek szkoły, czyli dom ludowy na dole, ponad na dzień dzisiejszy, no i przejście pod nabrzegi, sami podłączenie do obecnej kanalizacji. Także tutaj myślę, że nie ma zagrożeń, żeby się coś takiego wydarzyło. Gdybyś, które dni jest jakby... Po tylko oczywiście gdzieś tam wystawali zakończenie tego zadania. Nie ma. Jeżeli chodzi o ten budżet obywatelski z tego roku, to krótko Państwu przedstawię. 25 marca tego roku otrzymaliśmy propozycję lokalizacji placu zabaw od wnioskodawcy, od pana Andrzeja Bobek. Z uwagi na fakt, że lokalizacja placu znajduje się na terenie zalewowym, w dniu 2 kwietnia bieżącego roku wystąpiliśmy do Wód Polskich w celu uzgodnienia wstępnej lokalizacji placu zabaw pod kątem zagrożenia powodziowego. 4 maja bieżącego roku otrzymaliśmy pismo z Wód Polskich, które wstępnie zaopiniowano lokalizację placu na terenie zalewowym z podaniem szczegółowych warunków, które należy spełnić. Później będę czytał tych szczegółowych warunków. 2 czerwca tego roku skierowaliśmy zapytanie ofertowe do 3 wykonawców, no bo to musi być jakaś dokumentacja, to nie jest tak, że sobie postawimy na takim terenie, z czego wpłynęły nam zwrot na 2 oferty. Jedna oferta brutto 13 899, druga brutto 25 953. No, pojawi się negocjacja, zawsze negocjujemy, to tam 13899 spadło na 13 653. No, pan twierdził, który tutaj złożył taką ofertę, że pozwolenia naprawdę są strasznie drogie i tutaj te wymagania są bardzo istotne. Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca bieżącego roku. Szanowni Państwo, następnie 10 lipca projektant przesłał koncepcję placu zabaw do akceptacji, która ostatecznie została zaakceptowana 28 lipca. W dniu 17 sierpnia projektant złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, która po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, m.in. decyzja Wód Polskich z dnia 23 września zatwierdzająca decyzję celu publicznego została wydana w dniu 19 października. I dopiero decyzja celu publicznego zostanie ostatecznie wydana po tym wszystkim dopiero 4 listopada, czyli już niebawem. Dopiero jak decyzja celu publicznego stanie się ostateczna, można złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. No i z tym pozwoleniem wodnoprawnym to jest długi okres, także tutaj no, mogą być problemy, jeżeli chodzi o realizację w tym roku, no, ale będziemy, jak pracujecie z tych 50 tysięcy, no prawie 14 tysięcy już na samo projektowanie, tak? Jeżeli tam jest, jak jest, bo to Państwo znacie, doskonale go przedstawiałem. Jak jest plac, musi być parking przykryty, to wszystko kosztuje. Także nadal już są, znaczy jest jakby tutaj 7 urządzeń zaprojektowanych, ewentualnie w przeszłości, bo będziemy się starali kupować to, co jest na te urządzenia, czy tyle urządzeń, na ile mamy środków. Ale nie tylko samo urządzenie, bo najpierw trzeba jakiś plac wyjazdowy, trzeba przez ruch ten urządzający też przyjechać z drogi. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś ma to jakieś pytania? Proszę pana, wyjaśnijmy to. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem zapytać, czy te 50 tysięcy wystarczy na wykończenie tego parku innego, czy miasto będzie ze swoich dokładać jakieś pieniądze w przyszłości? Dziękuję. Proszę panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni państwo. Przedstawiałem, mówiliśmy o tym, jak to wygląda, że trzeba wszystko zrobić dokładnie, bo nikt z nas nie weźmie odpowiedzialności, jeżeli byśmy zrobili bez dokumentacji, bez pozwoleń i tak dalej. To wszystko kosztuje. Więc na te urządzenia na pewno na wszystko nie wystarczy. Ale już jest tak zaprojektowany ten, że w przyszłości będzie można. W przyszłości będzie można oczywiście urządzenia tam, które są zaprojektowane, jakby tam coś. To znaczy ci tyle. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych jeszcze w tym punkcie? Nie widzę, ja pozwolę sobie tylko państwa radnych jakby
poinformować, że co rocznie 11 listopada była organizowana sesja okolicznościowa z Świętem Niepodległości. W tym roku ze względu na stan taki, jaki jest, nie przewiduje takiej sesji. Natomiast z tego, co rozmawiałem wczoraj z panem burmistrzem Bożyszkim, także to burmistrz zrobi, ale nie chcę przeciągać, po prostu będzie planowana msza święta z intencji ojczyzny, po mszy świętej. Oczywiście, jeżeli przybicie prawa, to wolno nam uczestniczyć, bo jeszcze na dzisiejszy nie wiemy, jak będzie wyglądało, ale myślę, że szczegóły to pan burmistrz powie, później ma ewentualne złożenie symbolicznych kwiatów pod kamicą opamiętniającą odzyskanie niepodległości na budynku Urzędu Miasta. Także tak wygląda, jest pan burmistrz pierwszy coś dodać, tak jak wczoraj rozmawiamy, pan burmistrz wyszedł, że planujemy tylko mszę świętą 19 listopada ze względu na godzina to do ustalenia, że pan burmistrz prześle zaproszenia na tą uroczystość. Jak i tak sytuacją pozwoli. Czy ktoś jeszcze w wolnych wnioskach zapytania? Nie widzę. Wysoka Rado, zamykam 20. sesję Rady Miasta Dymu, Kuchni Garancji. Dziękuję za udział, zapraszam na kolejną.